Hej, czytajcie, ja jestem Hiro, a to jest recenzja komiksu Doctor Strange Przysięga. Komiksu, który kupiłem ze względu na to, że w listopadzie ma być premiera filmu Doctor Strange z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej, ale też ze względu na to, że wreszcie chciałem przeczytać coś solowego o Stephenie Strange'u, bowiem dotychczas spotykałem go w gościnnych występach w Spider-Manie, w Deadpoolu, w Avengersach, kiedy już sytuacja była tak tragiczna i tak paranormalna, że wszyscy zwracali się właśnie do Doktora Strange'a. I ten komiks jest mistrzowski. Sięgnąłem po niego pewnie przez to, że jest to najpopularniejszy komiks, który sprzedał się w największej ilości kopii i w ogóle jest to gdzie byście nie wpisali, jest to najpopularniejszy komiks. Pomimo, że właśnie w tym roku bodajże wystartowała nowa seria z Doktorem Strange'em i jest wiele różnych albumów, które są równie świetne, to ten jest jednak tym najlepszym ze wszystkich. I dlatego po niego sięgnę. Jest to również 56. tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela. I zawiera 5 zeszytów. Jest to miniseria Briana Vaughana z rysunkami Marcosa Martina. I w oryginale nazywa się Doctor Strange The Oath. Więc jeżeli szukalibyście na przykład angielskiego wydania, to na pewno znajdziecie. I o czym w sumie to jest? Jest to takie odświeżenie postaci samego Doktora Strange'a, bowiem jest to postać, która przez liczne lata Marvela miała swoje wzloty i upadki, była popularniejsza i mniej popularna, także ktoś musiał się za to wziąć. I właśnie ci dwaj panowie postanowili wspólnie odświeżyć tą postać, wzorując się trochę na tym, jak Frank Miller odświeżył postać Daredevila. I jest to historia, która opowiada może nie tyle o tym, jak to Stephen Strange jest wielkim czarodziejem, ale jest lekarzem, tak? Jest cały czas jest doktorem. On właśnie, zanim stał się wielkim magiem, był neurochirurgiem. I sama przysięga odnosi się właśnie do tej pierwszej złożonej przez niego przysięgi. Bo może wiecie lub nie, sam Stephen Strange podczas swojej kariery jako wielkim czarodziej, czyli Supreme Sorcerer of Earth, złożył mnóstwo przysiąg różnych magicznych przeciwko czarnej magii i jest tego cała masa, ale ta pierwsza przysięga, przysięga Hipokratesa, którą złożył jako lekarz, żeby zawsze ratować życie ludzkie, jest tą najważniejszą i właśnie od tego bierze się tytuł, że ta przysięga zobowiązuje doktora do ratowania w sumie najbliższej mu osoby, czyli Wonga, który jest jego służącym i zachorował na raka mózgu. I właśnie wtedy Stephen Strange udaje się do alternatywnej rzeczywistości, do wymiaru astralnego, żeby zdobyć panaceum. Taki, kto nie rozumie pojęcia, jest to uniwersalny lek na wszystko. I takie coś właśnie istnieje w takiej rzeczywistości, jest chronione przez wielkiego kota. Tak, to jest dosyć dziwne i to była pierwsza strona, jaką zobaczyłem po otworzeniu tego komiksu. Jest chroniona przez wielkiego boga kota, można to tak nazwać. No i Doktor Strange zdobywa to lekarstwo. Jednakże kilka dni później to lekarstwo zostaje mu odebrane przez tajemniczego złodzieja, który przy użyciu dosyć dziwnej broni. Może nie tyle dziwnej, ale zaskoczy was, jeśli dowiecie się, co to za broń, która przebiła się przez wszystkie bariery magiczne doktora i go zraniła. Stąd tutaj widzicie, trzyma się, ponieważ dostał kulą. No i ta historia właśnie jest o odzyskaniu tego lekarstwa dla Wonga. Jest tu też origin story doktora, które może dla tych osób, które je znają, wydać się nieco nudne, bo początek historii, pierwszy zeszyt, to jest takie przeplatanie się właśnie obecnej akcji z wspomnieniami. Ale jest to naprawdę fajnie przedstawione origin story, bo jest ono zawarte na w sumie jednej stronie, takie ogólnie, i później na dwóch stronach to, co się stało z dłońmi doktora Strange'a, które właśnie trochę stracił w nich władzę, ale nie całkowicie, tylko na tyle, że właśnie nie może utrzymać skalpela, który jest podstawowym przedmiotem właśnie doktora. Więc tak, jeśli ktoś właśnie nie rozumie origin story, to jest ono tutaj bardzo dobrze wyjaśnione o tym, jak właśnie doktor Strange miał wypadek,
jak później problem z dłońmi i udał się do Tybetu, gdzie szkolił się na wielkiego maga. Jest to przedstawione w formie takiego cienia, więc jest naprawdę ciekawie. Jest to komiks, od którego można zacząć czytanie z Doktorem Strange'em. No ja od niego zacząłem i sama historia jest bardzo fajna. Jest bardzo wciągająca. No każdy chce, żeby mu się udało, żeby on odzyskał to lekarstwo, bo Wong jest jedną z takich, powiedzmy to, milszych postaci w Marvelu, taką, którą po prostu każdy lubi. I po prostu chcemy, żeby mu się udało, żeby go uratował. I jest tu właśnie mały nacisk na to, jak Doktor Strange jest tym wielkim magiem, a właśnie bardziej jest pokazane, że jednak on cały czas, pomimo tych wszystkich wydarzeń, jest lekarzem. I po prostu ta przysięga Hipokratesa go do tego zobowiązuje, żeby uratować Wonga. Nie już sama przyjaźń, bo to jest oczywiste, ale to, że jako swój punkt honoru postawił na uratowanie go. I ten komiks jest super. Więcej wam o fabule nie powiem, po prostu tyle, że trzeba odzyskać to lekarstwo. Ale bardzo lubię to, jak wielka kolekcja komiksów Marvela wydaje wszystkie komiksy, bo oczywiście wydanie zna każdy, tak? Początek, no to są te klasyczne takie czerwone kartki. Potem jest krótki wstęp, zaraz po okładce jest krótka przedmowa. No i wszystkie zeszyty. Cała historia. No i koniec to są materiały dodatkowe. Bardzo mi się podoba to, jak zaczyna się każdy zeszyt, bo o tym chciałem powiedzieć. Każdy zeszyt zaczyna się takim, no, przypomnieniem tego, co już się stało. No więc jak czytamy cały komiks tak jak ja, no to będzie to dosyć oczywiste, co tu jest napisane. Ale bardzo mi się podoba, że jest to jakaś kartka, która właśnie się pali, jakaś notatka, jakaś karta pacjenta, na której jest napisane wszystko to, co się wydarzyło w poprzednim zeszycie. I jest to naprawdę genialne i bardzo mi się ten sposób podoba. Co do samych rysunków, bo tutaj jak czytałem właśnie przedmowę przed komiksem, to rysunki są rewelacyjne. No w moim odczuciu jednakże, no każdy ma inny gust, no mnie nie do końca podeszły. Są fajne, ale bez jakiejś rewelacji. Także odnośnie rysunków, no to tyle powiem. Komiks jednakże bardzo mi się go podoba. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie się czyta, szybko się czyta, bo jest krótki, ale jest naprawdę bardzo treściwy i na pewno sięgnę po jeszcze kilka historii z Doktorem Strange'em. Czekam na wydanie od Egmontu. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę pieniądze, żeby zakupić komiks autorstwa Stana Lee, czyli mojego największego idola komiksowego. A teraz mam nadzieję, że was zachęciłem i że sięgniecie po ten zeszyt przed premierą filmu, a jeżeli nie, to po, bo mam nadzieję, że tak jak właśnie z większością filmów o superbohaterach, film zachęci do przeczytania komiksu. To jeżeli byście nie wiedzieli naprawdę, po co macie sięgać, to po ten komiks. Jest to najlepszy póki co wydany po polsku, najpopularniejszy na świecie i mam nadzieję, że naprawdę po niego sięgniecie. Mam nadzieję też, że odwiedzicie mojego Facebooka, którego macie link w opisie i że was zachęciłem. Dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć!